późno sobotnio popołudniowego jest promocja toniku wierszy pani Aleksandry Piguły, kolejnego już, czwartego z kolei. Kiedyś był to salon towarzyski hrabstwa oborskich. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, zmienia się salon literacki i bardzo dobrze. Oddaję głos naszej protagonistce. Czekamy Pani Olu na kolejne i kolejne tego typu spotkania. Zapraszam. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo mi miło, że tak jak powiedział Pan Dyrektor, przyszliście Państwo na promocję tego toniku. Nie byłoby to możliwe bez dwóch osób, na pewno byłoby to trudniejsze. Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi za możliwość przebywania w takim pięknym miejscu, za promocję. Panu Dyrektorowi Domu Kultury, Samorządowego Centrum Kultury, dziękuję bardzo za umożliwienie wydania tego toniku, bo wydawcą jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu. Witam prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Radkiej, pana Janusza Chojeckiego, członków zarządu, wiceprezesów towarzystwa, jak kogoś wspomnę. Witam moich znajomych, miłośników poezji. Grupy Literackie Słowo na jej czwartej, promocji, tym razem w toniku Karuzela. Chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi Jerzemu Szczypczakowi za umożliwienie nam odbycie tej uroczystości w podwojach tego pięknego miejsca, w którym wszyscy jesteśmy. Życzę Państwu miłych wrażeń w czasie tej promocji. Od dawna. W ogóle Karuzela mi się kojarzy z takim przemieszczaniem się faktycznie od góry, tak jak w życiu. Miał ten tomik mieć tytuł Czas, ale wydawało mi się bardziej dramatyczne, tak mimo że nie na feriach. No i cóż, i mam nadzieję, że tu jest taki troszkę powrót do dzieciństwa, a troszkę jak Agata dobrze wspomniała, taka karuzela życia i wydarzeń. No cóż mogę powiedzieć jeszcze, no to są takie moje osobiste relacje, nawiązanie do znajomości byłych i obecnych. Są takie dedykacje, jakie są. Jedyną tą dedykacją, która mnie zaskoczyła, to była dedykacja w wierszu Koniu, bo to mam nadzieję, że się podobało. No Koniu jeszcze nie jeszcze. No i cóż, no zachęcam do takiego spokojnego przeczytania tego tomiku. Uroczystość uświetnią uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu. Będą to akordeoniści Jacek Jamrozwy i Maksymilian Łaz. Wykonają dla Państwa taki krótki koncercik. Pierwszego tomiku, bo aż 21 lat od debiutu prasowego.
Jednakże, gdy w 2012 roku zdecydowała się na podzielenie się z nami szerzej swoją twórczością, wydając tomik Kropla, co roku zaszczyca czytelników kolejnym. W 2013 dłońmi, w 2014 skrzydłami. Wiadomo było zatem, że wraz z nastaniem 2015 roku pojawi się następna książka poetycka jej autorstwa. Czwarty już tomik Piguły zatytułowany Karuzela tworzy 31 wierszy. Tematyka, choć różnorodna, oscyluje w większości wokół tytułowego tematu karuzeli, jaką jest życie. Jest to zatem karuzela spotykanych ludzi, zarówno tych wnoszących pewne wartości do życia Mielczanki, osuszysz łzy powietrzem wspomnień, z wiersza Krew i łzy, jak i tych działających destruktywnie. Doskonały obraz Boga, człowiek, widziałam wielu, za mało by się zachwycić, z wiersza Obraz. Jest także karuzela emocji, od uwielbienia, miłość to zatrzymane piękno, z wiersza Tylko miłość, poprzez radość, gwiazdy nade mną, słońca blask, księżyca czar, wiersz Walc w chmurach, smutek, szkoda, że nie zatrzymuje się czas, z wiersza Galop i żal. Czy będziesz dzisiaj panem czy sługą? Wiersz Pan czy sługa? Zaskoczenia przynoszące jednego dnia uśmiech? Może kiedyś mnie spotkasz, zakryjesz płaszczem, wiersz Krew i łzy, a kolejnego ból. Zamykasz mnie w złotej klatce, wiersz Areszt. Byłoby jednak nieuczciwością sugerować, że ciemne i jasne obroty karuzeli występują w tomiku na równi. Zdecydowanie więcej widzimy radości, miłości, światła, a przede wszystkim nadziei. Drugi ważny motyw to szeroko rozumiane pojęcie ograniczenia wolności człowieka. Autorka karuzeli w wielu lirykach zastanawia się nad nieodłącznymi elementami życia, które w pewnym stopniu nas blokują. Jedne z nich należy zaakceptować, ale z większością należy walczyć. Poeta, czy szerzej literat, nieraz ograniczony jest przez odbiorców swojej twórczości. Za jaką cenę zdradzisz mnie, czytelniku? Wiersz Rachunek. Nas wszystkich więzi nasza śmiertelność. Mój zegar bije nieustannie. Wiersza Zegar. Jest taki czas do wykorzystania, od pierwszego krzyku do zamknięcia powiek. Wiersz Od do. I tym samym upływający czas. A klepsydra odmierza czas twojego powrotu. Zimowa noc. Dlatego musimy walczyć o każdy nowy dzień, bo w życiu nic nigdy nie jest na zawsze. A także przeciwstawiać się rutynie. Żółkną jesienne liście na naszych zdjęciach. Z tytułowego wiersza Karuzela. Oswojeni codziennością czekamy na świąteczny czas. Ograniczają nas również konwenanse. Nazwą cię wariatem, kimś z innej planety. Z wiersza Nie słuchaj. Specyficznym więzieniem są dla nas także nasze marzenia i pragnienia. Tak bardzo chciałabym, ale to zbyt mało by mieć. Pustka w głowie. Nie mówi nikomu, jak bolą porzucone marzenia. Z wiersza Od do. Dlatego nie potrafimy cieszyć się dniem dzisiejszym. Podobnie jest z wspomnieniami. Wspomnienie dzieciństwa zawsze wzrusza. Czasem więzieniem staje się przywiązanie, a nawet miłość. W dosłownej klatce uczuć zamknięta jest bohaterka wiersza Areszt. Z kolei w utworze Okulary pewna kobieta, skrwawiona, posiniaczona, toksyczna, myśli, że będzie inaczej kiedyś. Najcięższym więzieniem jest jednak imaginacja. Zarówno imaginacja obrazu, nas samych, wykreowana przez innych ludzi, chcieli mnie oswoić, z wiersza Wolność, jak również przez nas samych. Urodziłeś się po to, aby być sobą, a nie lustrzanym odbiciem, z wiersza Ucho Igielne. Nasze mylne wyobrażenia świata zewnętrznego również nas ograniczają i krzywdzą. Widać to przede wszystkim w cytowanym już wierszu Okulary, gdzie w zależności od tego, jakie okulary ubierzemy, ciemne czy różowe, świat będzie wyglądał inaczej niż w rzeczywistości. Karuzela niesie zwykłym szarym ludziom pocieszenie. Przypomina o tym, że nie należy się poddawać i zawsze mieć nadzieję, bo Bóg daje taki krzyż, jaki można udźwignąć. Nie zatracajmy się w cierpieniu. Iść na tę karuzelę. Zapiąć się dobrze, by nikt z nas nie spadł. Zapraszamy. Karuzela. Zabrałeś mnie na karuzelę przemyśleń.
Nostalgia dopada jak grypa, tylko ona rozgrzewa do czerwoności. Pozwalam się uwieść. Dopada się świeca, dni spopielały, kwiaty nie pachną, ale twój głos wciąż brzmi. Szum morza dopełni dźwięk, zanim zamieni się w ciszy. Żółkną jesienne liście na naszych zdjęciach. Przybywa płyt i książek. A wiosną drzewa zakwitną nadzieją, odwracając fatum. Jadę bez trzymanki, a karuzela wciąż się kręci. Rachunek. Judasz zdradził za 30 srebrników. Jakby Bóg nie był więcej drachmy wart. Za jaką cenę zdradzisz mnie, czytelniku? Odejdziesz w świat banalnych słów, przyziemnych spraw. Rachunek za miłość wystawi nam życie. Za jaką cenę zatańczysz walca do kresu dni? Za jaką cenę zmysły rozkołyszesz, nim odbijamy? Krzyknie ktoś i zmieni rytm. Wzrokiem będę próbowała ujrzeć Boga. Będę kroczyć w ciemnościach. Zastanowię się 15 razy. I może wtedy odkryję, że słabości są błogosławieństwem. Nawet najpiękniejsza maska to marna kopia ideału. Zastanowię się. 77 razy, zanim powiem kocham. Nie słuchaj, kiedy mówią lepiej już było, nie wiesz. Nie słuchaj, zamknij drzwi, otwórz serce, wbrew rozsądkowi kochaj. Kochaj jak dziecko, nazwią cię wariatem, kimś z innej planety, a ty po prostu pierwszy raz, od kiedy oddychasz, będziesz szczęśliwy. Poza planem. Nie planowałam tej miłości. Przyszła sama, jak wiosna po zimie. Rozkwitła czystą zielenią, na umówione spotkanie biegła jak szalona. Misternie dobierałam kolczyki, szminkę, buty. Nie wiedziałam, że cokolwiek ubiorę i tak będziesz mnie widział w stroju Ewy. I po raz pierwszy nie będzie mi to przeszkadzać. Nie planowałam tej tęsknoty. Gdy tylko listy, smsy, maile utrzymują mnie na powierzchni, reszta jest tak mało istotna. Czy zdążę, Janowi Robakowi? Czy zdążę zawalczyć o marzenia, żyć nie od jutra, a od dzisiaj, zanim usłyszę, co mam do ocalenia, gdy straci ważność paszport życia? Nim przeterminuje się wiara skażona czernią i purpurą, na kolanach reanimowana, czy przeżyję i na jak długo. Czas to pieniądz, ale nikt go nie kupi. Po co powtarzać wyświetlane slogany, kiedy dziś mędrcy chcą nauczać głupich, jutro mogą zamienić się rolami. Dorożka, wiersz dedykowany Stanowi. Stan Migdał, jak się domyślam. Zaczarowana dorożka, porzucona przez dorożkarza, czekam na nowego właściciela. Nie pasuje do Fordów, Mercedesów, BMW. Na dzisiejszych drogach, czy w całym wszechświecie,
znajdzie się biały rumak, który przewiezie mnie w przeszłość. Dziękujemy za cierpliwość. Marysia Orłowska. I Stefan Żal. Róża z kolcami, no cóż. Równie dziękuję, proszę czekać. Tak? Ale pan jest szefem, także... Dziękuję, dziękuję. Przewodniczę Jana Rodoka przygotował niespodziankę. Ja o niczym nie wiem. Thank you.
tu i las. Podążać chcę za spełnieniem, by szczęściem wypełniać czas. Podążać chcę za spełnieniem, by szczęściem wypełniać czas. Podążać chcę za spełnieniem, by szczęściem wypełniać czas. Wiersz pani Aleksandry pochodzi z tomiku Karuzela. Wiersz ten słyszeli już państwo dzisiaj w wersji recytowanej. Za chwilę go zaśpiewamy. Będą więc państwo mogli porównać sobie obydwie wersje. Wiersz nosi tytuł Walc w chmurach. Odbywa się dziś tu, w tej sali. Thank you.
historia była troszkę nietypowa, bo Ola namówiła mnie na napisanie melodii już rok temu i tak do tego dążyła, że w końcu 3 piosenki się udało. Jak już 3 poszło, to myślę, że będzie 10, bo tak jest planowane. No i co będzie dalej, to czas pokaże jeszcze. Jest tutaj z nami i ja się bardzo cieszę, że mogę podarować tomik. No, Mieczysław jest laureatem Złotego Piła, tak jeszcze raz gratuluję. Miałam przyjemność, by... być tutaj na pewnym wieczorku, ale trzeba mieć marzenia i bilet się spełniają. Pani dyrektor. I całej biblioteki, tak. Serdecznie. Fantastyczne, wszystkie czytam. Jeszcze znowu wybudowane. Nie jeszcze.